Siema wszystkim, z tej strony Soul i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić bardzo duży ilość expa, więc jeżeli odcinek wam się spodoba, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, zobaczcie was łapkę w górę, jeżeli to zrobicie, to ładujemy się na mapkę, do której kod macie teraz na samej górze na ekranie. Jeżeli was już tutaj dołączy, to podchodzimy sobie do tego filaru, klikamy sobie na nim E i wpisujemy tutaj Soul. Jeżeli to zrobicie, bardzo wam dziękuję, klikamy sobie potwierdź i możemy teraz przejść do glitcha. Jeżeli to zrobiliście, jeszcze raz wam bardzo dziękuję. No i teraz bierzemy sobie grapplera, ponieważ będziemy musieli trochę po tej mapie pochodzić dzisiaj. No i musimy się od razu, udajemy się do po prostu tamtego miejsca, po prostu tamtego lewego rogu. Jeżeli już tutaj się dostaniecie, musimy teraz odliczyć 7 ścian w lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i w tym miejscu musimy zbudować się 5 razy do góry i jedną podłogę do przodu i musimy zatańczyć w tym miejscu i teraz zaczniemy dostawać expa. Jeżeli to już zrobiliście, powinniście zacząć przynajmniej dostać, nie dlaczego mnie nie teleportuje. O, jeszcze raz, dobra, i przeteleportowało mnie, dobra. Jeżeli już to zrobiliście, teraz przechodzimy sobie do kolejnego miejsca i to miejsce tutaj dokładnie w tym miejscu, czyli musimy się przejść dosłownie do tego rogu, więc idziemy sobie do niego. Najlepiej grapplerem, żeby jak najszybciej się tam dostać. I budujemy sobie tutaj podłogę i w tym miejscu będziemy mieli kolejny przycisk, więc klikamy sobie go. Jak widzicie, już dostajecie expa. Więc idziemy sobie teraz do kolejnej miejscówki i ona będzie tam przy tym właśnie potworze wrogu, więc weźmy sobie od razu auto, żeby się tam szybciej dostać. Jeżeli już się tutaj dostaniemy, wchodzimy sobie tutaj i dosłownie klikamy tutaj na jego prawy policzek, klikamy sobie E i także dostajemy expa. Dobra, idziemy sobie do kolejnego miejsca. Kolejne miejsce będzie dokładnie w tamtym miejscu, na tamtym wielkim po prostu statku, jeżeli mogę tak powiedzieć. Więc weźmy sobie po prostu od razu kolejny samochód, żeby się tam dostać jak najszybciej. No i lecimy tam. Jeżeli już się tutaj dostaniecie, to musimy sobie tam po prostu dojść, więc idziemy. Teraz budujemy się na samą górę. I do tego działka musimy się zbudować. Jeżeli już się tutaj zbudujecie, w tym miejscu będzie kolejny przycisk, klikamy sobie na niego E. I teraz po prostu wracamy się kolejny raz na statek, ponieważ na tym statku właśnie mamy kolejne jeszcze dwa przyciski, więc idziemy tam. Jeżeli sobie już tutaj podejdziemy, w tym miejscu będzie kolejny przycisk z expem, więc klikamy sobie go. I po raz ostatni wracamy na statek i teraz pokażę wam właśnie ostatnie miejsce, w którym możecie dostać expa. Wchodzimy sobie przez te drzwi, teraz zeskakujemy do dołu. Musimy znaleźć po prostu taki tajny przycisk jakby, w którym będzie właśnie nasz exp, więc schodzimy sobie na dół. Idziemy dalej, musimy znaleźć tutaj takie miejsce właśnie ze sterowaniem chyba, jeżeli dobrze pamiętam, więc schodzimy sobie jeszcze niżej. I tutaj będzie taka budka ze sterowaniem prądem i po prostu klikamy sobie E. I to jest ostatnie miejsce. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pamiętajcie o subiku, łapce w górę i widzimy się już w kolejnych. Siemano!